Witamy na kolejnym podcaście 8A i 8Akademii.pl. Dzisiaj na podcaście jest u nas Piotrek Korczak. Cześć. Cześć. Zwany szaleńcem. No, jeszcze kilka innych. Tak. Innych, ale coś, nie wymieniajmy. Kiedy przygotowałem się do jakby o co mamy cię pytać i robić research, zwróciłem uwagę, że w jednym z wywiadów na pytanie, kiedy zacząłeś się wspinać, podałeś dzienną datę. 20 kwietnia. Pamiętasz. 1989 roku. No data 20 kwietnia się źle kojarzy. Nie? No. Czy dobrze na przykład na Śląsku? Że, no, mam nadzieję, że nie zrobiłem faux pas. W każdym razie no, w tym dniu akurat zacząłem się wspinać. To znaczy w tym celu świadomie wybrałem się na tak zwane skałki Twardowskiego wtedy. Czyli to, co nazywamy zakrzówkiem. Nie w celu spacerowym. A chodziłem tam od wczesnego dzieciństwa z tatą, jeszcze jako dziecko w wózeczku byłem włożony. No i widziałem, że tam są tacy ludzie, którzy się wspinają. No i tego 20 kwietnia 1979 roku na progu pełnoletności, bo tam brakowało 18, no do listopada tam już niewiele. No jako człowiek dorosły, mogący decydować o sobie, podjąłem świadomą decyzję rozpoczęcia przygody wspinaczkowej. Ja zwróciłem na to uwagę, ponieważ jeżeli ktoś pamięta swoją datę, kiedy pierwszy raz się wspiął, to znaczy, że chyba wspinanie dla niego w życiu jest ważne. No ważne, no właściwie można... Mógłbym powiedzieć, cóż ja robiłem innego w życiu. No, wspinałem się. Wprawdzie no, ten mój debiut, czy ten moment, gdy zacząłem, od razu jakoś bardzo zrewidował moją wyobraźnię na temat wspinania, ponieważ no, była to przede wszystkim, powiedzmy, decyzja bardzo świadoma, podjęta na podstawie lektur, na podstawie filmów. Przeczytałem oczywiście Oddechy do Oddechy w Skałach i Lodach Świata. W tym, że jeszcze rok wcześniej no, w telewizji wtedy PRL-owskiej szedł no, całkiem interesujący program, w którym zapoznałem się z historią George'a Malorego, która wywarła na mnie ogromne wrażenie. Takie filmy jak Śmierć Przewodnika, a także twórczość Jagieły, która była w ówczesnej telewizji dość promowana. No, to wytworzyło pewne bardzo mocne postanowienie wejścia w ten świat i w perspektywie staniecie na najwyższych oczywiście szczytach Ziemi, no bo wtedy tak sobie to wyobrażałem. I przyjście na zakrzówek, można powiedzieć, po około tygodniu zupełnie zrewidowało moje poglądy na temat, co chcę robić. Od Malorego do tego, gdzie odnalazłeś się we wspinaniu, czyli w takim wspinaniu sportowym, to daleka droga. No właśnie w tych zawsze mnie tak interesowało, że było wcześniej pokolenie pokutników, kaskaderów, no, czyli takie było to pokolenie, które wprowadzało wspinanie w skałach, no ale spodziewam się, że w latach, których ty rozpoczynałeś, to powiedzenie, że będę się wspinał tylko na przykład w skałach, czy tylko sportowo, to raczej takim trochę był bluźnierstwem. No, to trzeba było dopiero wymyślić. To znaczy powiem w ten sposób. Pokolenie kaskaderów, które jest no, takim poprzednikiem, przynajmniej tu w Krakowie, mojego pokolenia, czyli pokolenia tak zwanej nowej fali, było skoncentrowane wokół pewnej niesamowitej postaci, czyli Ryśka Marczyka, tutaj urodzonego niedaleko na Salwatorze, czyli po drugiej stronie Wisły, vis-a-vis zakrzówka. On stworzył wokół siebie taką grupę ludzi, kompletnych, można powiedzieć, outsiderów życiowych. Troszeczkę to wychodziło wszystko z ruchu hipisowskiego. Nawet całkiem znane postaci, tudzież scenicznie przewijały się w jego okolicy. No i oni stworzyli tak zwaną garownię na zakrzówku i w ogóle w skałkach. Czyli takie pewne towarzystwo ludzi, którzy żyli tylko wspinaniem.
Ale takim wspinaniem, które nie było bitwą pod Grunwaldem, jak mówił Rico. To znaczy, które polegało na tym, że wykorzystywało się tylko ręce, nogi, prawda, wszystko, co jest potrzebne do wspinaczki klasycznej, jak najlżej i w jak najlepszych warunkach w skałkach. Głównie, bo skałki były po prostu szybko dostępne. No oczywiście to ich pokolenie nie abstrahowało od gór, ale Rysiek wyznaczył pewien paradygmat, który od razu mi się stał bliski. Mianowicie on mówił, wspinanie zimowe wymyślili ci, co nie umieli się wspinać w lecie. I Rysiek się wspinał tylko tam, gdzie używało się po prostu rąk, butów wspinaczkowych, no wtedy nie było specjalistycznego obuwia wspinaczkowego, gdzie była ta taka lekkość, ten taki kontakt, jakby to powiedzieć, tego zwierzęcia ludzkiego ze skałą. Nic ponad to, żadnych raków, żadnych ubiorów i tak dalej. To było kompletnie sprzeczne z moją wyobraźnią. Natomiast pierwsze doświadczenie było dość ciekawe, ponieważ miałem taki zmitologizowany oczywiście obraz wspinania, heroizm jego wynikający z tych wszystkich opowieści, które tam przeczytałem w tych skargach lat światła, z klasycznej literatury, sygnały ze skalnych ścian, no cóż tutaj, tutaj będę wymieniał, że cały Żyłaski, Stanisławski, to wszystko przerobione miałem. No i przychodzę na ten zakrzówek i co widzę? Widzę człowieka, który trawersuje z nieprawdopodobną prędkością w lewo i w prawo, po czym schodzi bardzo mocno utykając. No widać, że jest to kaleka, człowiek ogarnięty kalecy. Myślę sobie, co się stało, no pewnie uległ wypadkowi, nie? No i pytam, robię jakiś tam research. Mówi, tak, miał wypadek, no poszedł na dach podczas imprezy załatwić potrzebę mniejszą, spadł z tego dachu i się połamał. To było takie pierwsze zachwianie tego właśnie mitu, nie? Że tutaj w górach działają herosi. Natomiast jak widziałem, jak ten człowiek porusza się na skalę, to stwierdziłem, ja chcę być taki jak on. Nie, ja chcę być lepszy od niego. I to się narodziło, to był moment, taki archimedesowy, gdzie narodziła się ta moja pasja. Jeżeli się wspinasz, to być lepszy od wszystkich, nie? A najlepiej być najlepszym na świecie. Od razu te Himalaje, ta zima odeszły. Poza tym ja zimy po prostu bardzo nie lubiłem, bo miałem dziewczynę w Nowej Hucie, tam się jeździło tramwajami. Ja strasznie marzłem na przystankach tramwajowych. Jak pomyślałem, że ja mam marznąć na stanowisku, to ja mam gdzieś takie zajęcie, takie wspinanie. Podczas wspinania takiego w skalę, które odbywa się w optymalnych warunkach, czegoś takiego nie ma po prostu. Natomiast droga do tego, żeby się... Do wspinania potrzebna jest w ogóle lekkość ubioru. To, żeby człowiek się nie przegrzewał i tak dalej, to jest właśnie wynalazek kaskaderów. Ryśka Malczyka i tej ekipy. Oni mieli zupełnie... Oni swoim strojem się odróżniali na tle epoki, gdzie jeszcze czasami ktoś chodził w pupach, w tych jakichś ciężkich butach. Ktoś czasami w takich butach się wspinał, a tutaj co? Spodnie w paski, dzwony, jakaś apaszka, adidasek na nodze, bo jeszcze trampko kroki nie były w powszechnym użyciu. I jak to się mówi, popylanie na lekko po skalę. W tym ruchu była jakaś niesamowita elegancja, zupełnie abstrahująca od tego rąbania jakichś stopni, przesuwania małpy po linii, szczękania zębami i w ogóle. Także można powiedzieć, że po 2 tygodniach zostałem zupełnie zdeterminowany w swoich oczekiwaniach, co chcę robić wspinaczkowo. Natomiast jaki był ówczesny stan, jakby to powiedzieć, rzeczy, jaka była ideologia? Ano była taka, że to pokolenie kaskaderów, a zwłaszcza Rysiek, Malczyk, który nie tylko
był on wybitnym łojarzem, ale był bardzo wybitnym imprezowiciem. No tak wybitnym, że żeby pozyskać środki na płyny psychoaktywne potrzebne do imprezy, no posunął się z kolegami do tego, że sprzedał pianino, czy fortepian, już nie wiem, bo są dwie różne wersje, z dostarczeniem do klienta, tutaj gdzieś w okolicach Filharmonii, no i prali go z Salwatora właśnie tu gdzieś te okolice, po czym oczywiście imprezowali. Pierwszy sprzęt też od niego, można powiedzieć, uzyskałem, wymieniając kartki na alkohol, które no, to już było w stanie wojennym. No w zamian za tam jakiś przelicznik, w zamian za karabinki nerdowskie, czy tam gdzie inne. Ale jaka była ideologia? Otóż cała ta grupa tych kaskaderów, oni byli ludźmi niejako wyklętymi przez ten ówczesny mainstream swinaczkowy czy taternicki. A to dlaczego? No dlatego, że koncentrowali się właśnie na tym lekkim spinaniu, na tym popylaniu po skalę. A wcześniej uważało się, że tak. Owszem, przygoda ze spinaniem zaczyna się w skałkach, następnie jedzie się na kurs taternicki. Następnie robi się zimowy kurs taternicki, wspina w zimie w Tatrach Po wspinaniu w zimowym w Tatrach jedzie się w Alpy latem. Następnie jedzie się w Alpy zimą, później jest Kaukaz, Pamir i wreszcie Himalaje, czyli ta formuła pierwsza wspinania. Człowiek powinien się po tych szczeblach drabiny wspinać. I teraz ktoś, kto się ogranicza, no to słyszałem takie opinie. Kim jest Ryszard Malcik? No Ryszard Malcik to taki człowiek, że jak ja będę w dwukilometrowej ścianie, to ja sobie go wyjmę z kieszeni, żeby mi założył 30 metrów skały, a potem ja go sobie schowam do kieszeni. A mnie od razu zaczęło interesować, po czym ci goście idą, skoro nie mogą przejść i ten Ryszard Malczyk jest im potrzebny do przejścia tych 30 metrów. Przecież te 30 metrów w tej ścianie, o której mówią, to jest klucz spinania. Co resztę można by wyrzucić, nie? To jest turystyka. Stąd jakby moje pytanie, bo mam świadomość, że musiało się w tym momencie narodzić podejście takie, że będziesz się wspinał tylko w skałach. Zresztą ja zacząłem się wspinać na początku lat 90. i już nawet pod koniec chyba lat 90. byłem świadkiem, jak na Filarze Wyklętych jakiś instruktor komuś pokazywał, że wiesz, tutaj z lewej strony można sobie ładnie wystartować, a tutaj z prawej to gimnastyka. Czyli tam wiesz, takie lekko przewieszone, lekko, nie po klamach, nie? No i to nie była żadna... No, ja tu chcę o tyle sprostować, że ja nie abstrahowałem od spinania w górach, natomiast byłem zawsze wierny paradygmatowi Ryśka Malcika. Nie ubrać nigdy radków. Tam, gdzie się da przejść w lekkich butach i tam, gdzie się działać w lekkich butach, do tego momentu ograniczałem swoje spinanie. Czyli powiedzmy największa jakaś tam ściana, ale to była marmolada, na której się spinałem, gdzie no, tam parędziesiąt metrów lodu trzeba było przejść na dojściu do stacji, no co w espadrillach było dość trudne, nie? No, ale jakoś udało się co zrobić. Natomiast nigdy nie miałem ochoty po prostu na to wspinanie, które Rysiek definiował jako bitwę pod Grunwaldem. Natomiast ich wspinanie oczywiście było troszeczkę inne niż wspinanie naszego pokolenia, gdyż było zdeterminowane no, głównie działaniem na wędkę, czyli wspinaniem z górną asekuracją. To był pewny, zresztą taki można powiedzieć fenomen polski, który oni wymyślili. A moje pokolenie no, nawiązało i przejęło większość tych wzorców, które rodziły się wówczas z tym free climbingu, oczywiście po burzliwych debatach rozmaitych w pierwszej połowie lat 80. Zaczęliśmy to promować jako sport. Po prostu jako sport, jako czynność, która
nie jest tak jak u kaskaderów jakimś eskapizmem, prawda? Tylko to jest działalność stricte sportowa, gdzie chodzi o wynik. Oni w jakiś sposób uciekali. Dla nich skałki, że Krzówek, no to był pewien azyl w stosunku do rzeczywistości. Myśmy zaczęli to pojmować jako sport. No chcemy być coraz lepsi i robić coraz trudniejsze drogi, a nie tylko spędzać fajne chwile, nie? W końcu doszliśmy do tego, co moje pokolenie, że wspinanie stało się taką pewną przymusem i torturą treningu. A jakie były na przykład w latach 80. najtrudniejsze drogi w skałach? Ale w jakich latach 80. No, lata 80. To... Na początku, no, wiem, szerokie, na początku. Czyli zaczynasz się wspinać, zaczynam się wspinać i to były drogi robione na wędkę. Nie? No i gdzie był ten top, do którego mogłeś dojść, gdzieś tam był top, no to powiedzmy, była taka mityczna droga Święta Inkwizycja w Tyńcu, podejrzewana wtedy o trudności 6-5, której nikt oprócz Wiśka Malcika nie zrobił. No i taki top w skałkach pod Krakowskiem, co były takie drogi jak sinusoida, bazy, siarapłyska, tam różnie wyceniane, ale sięgające wtedy stopnia 6-4. No i pamiętam, jak w 80 roku pojechałem z Tomkiem Opozdom i Ryśkiem Malcikiem do Bolechowic, rzucili mi wędkę na Babińskiego i przyszedłem Babińskiego odsiału na tą wędkę, co ich tam bardzo kontentowało, i powiedzieli mi: przymierz się do sinusoidy, nie? No, przymierzyłem się i też ją przeszedłem od strzału, co było wtedy, no jakby to można powiedzieć, pogromem, bo ta droga nominalnie uchodziła za drogę, która była, no nie wiem, tam gdzieś trzecia w rankingu tych wszystkich dróg tutaj pod Krakowem. A wiadomo, że pod Krakowem, jak wtedy dość samolubnie uważano, były najtrudniejsze drogi w Polsce, a być może nawet na świecie. I no, rok później zresztą poprowadziłem tą sinusoidę z tak zwanym biciem haków, bo wtedy, no cóż, to korzystaliśmy jeszcze z tradycyjnych technik taternictwa, czyli młotek, pęk haków. Rodziło się nowe wspinanie, czyli przejść coś tylko na kościach, tak zwanych. Tu Andrzej Marcisz był pod Krakowem, no, jakby to powiedzieć, takim głównym promotorem takiego stylu, no ale był taki styl hybrydowy, tu się gdzieś wtłukło tego haczyka i tak dalej. To wspinanie w skałkach w jakiejś mierze przypominało takie małe taternictwo. Z tym, że no nie nosiło się kasku, kurczę, człowiek był lekko ubrany, no ale też było, na szpiejarce wisiały haki, młotek, trzeba było iść wbić haka pewnego lub raczej bardziej niepewnego, założyć skróta i tak dalej. Ale w pewnym momencie zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, że przecież takie podejście do spinania, no, powoduje degradację dróg, nie? Gdzieś koło 80, no na Zakrzówku wcześniej, nie? Pojawiły się pierwsze stałe przeloty, czyli po prostu na tych drogach częściej atakowanych haki były, no, wbijane na stałe, betonowane. Pierwszą taką, można powiedzieć, akcję na szerszą skalę na Zakrzówku przeprowadził Wojtek Szymendyra, to był 80 rok, gdzie tam cały, powiedzmy, ten masyw Baby Jagi został obity. Na Freneju były takie już cztery solidne igły lodowe, czyli bardzo solidne przeloty. Freney miał wtedy niewiele, może kilku tam. Ja miałem chyba trzecie albo czwarte prowadzenie, takie czyste, bez zawiśnięcia w pętli. No to były pierwsze drogi obite. Ja w skałkach pierwsze takie haki zainstalowane na stałe na betonie, no to gdzieś tak w 83 roku na wiosnę, no, zainstalowałem w Kobylana. O tym bijaniu właśnie też będę chciał więcej porozmawiać. A te 6-4, były dwie dwa rodzaje butów, nie? Znaczy, powiem w ten sposób, że pierwszymi moimi butami spinaczkowymi były wietnamskie trampki, które przekazały mi taką prawdę, że we wspinaniu najważniejszy jest przypał.
no, słaby stanie, no, wisienie na rękach i tak zwany rowerek, czyli wykorzystywanie tarcia na skalę pozbawionej stopni, to znaczy wydawało nam się pozbawionej stopni. Dużo bardziej wyrafinowanymi butami były Adidasy, to znaczy buty typu Adidas, imitujące Adidasy, mające mikrogumę. Ja je bardzo lubiłem, bo miały dobre tarcie i właśnie sinusoidy robiłem w Adidasach i Abazego też potem robiłem w Adidasach. No i pojawił się sieć, prawda, czyli tempko kroki dzielące się na karbowane, czyli polskie, i niekarbowane, czyli sprowadzane z Czech i Słowacji, które były podklejane w wybranych zakładach siewskich, tak zwaną mikrogumą. No, trzeba przyznać, że na tle obuwia ówczesnego, jak zobaczyłem pierwsze takie profesjonalne buty jeszcze przed tą generacją Freechin, uważam, że to było obuwie lepsze, dające większe czucie, a przede wszystkim lepszą pracę w dziurkach, zwłaszcza jak te buty się dość wyrobiły. Przy czym może się wydawać to rzeczą niesłychaną, ale myśmy się wspinali w tych butach w grubych skarpetach, nie? Czasami tak zwanych, jak to się mówiło, takich owczych góralskich. No, co się związało z bardzo prostą przyczyną, że trudno było kupić właściwy rozmiar tych butów. No i że za ciasnych, no to się za bardzo nie dało, bo one nie ulegały rozciąganiu. Natomiast jak się kupiło przy duże, no to jakoś trzeba było je tam upchać. No i to było na początek tych lat 80., zwłaszcza na przejścia wędkowe, które odbywały się szybko. No bo wędka to jest taki bouldering z linią, nie? Tam nie ma wpinek i tak dalej. To było obuwie wystarczające. Łysiek, Malczyk raczej preferował Adidasy. Były po prostu wygodniejsze, poza tym one nie wymagały zmiany obuwia. No, szedł pod skałę, proszę, wędka, muskał się w pasie liną, bo to nie zawsze się jeszcze używało obcięży, no i popylał po skale w tych Adidasach. Niesłychana szybkość, elegancja ruchów, techniki dynamiczne. To wszystko trzeba było troszeczkę zrewidować, żeby przyszło prowadzić te drogi, zwłaszcza z instalowaniem własnoręcznych przelotów. I tu się nagle okazało, że no, but musi być dopasowany. Człowiek nie może pójść na poważne prowadzenie w jakimś swetrze takim zgrzebnym, tatarnińskim, tylko najlepiej rozebrać się pod koszulkę albo gołej klaty i tak dalej. To wszystko trzeba było odkryć, no, żeby była taka ergonomia, żeby była optymalizacja tych po prostu warunków. No nie mówiąc o niedoskonałości sprzętu, bo istniały dwa rodzaje lin, tak zwana lina asekuracyjna, bezalinu, która no, była używana przez nas na wędkę, bo się cieszyła dość ponurą sławą, że ileś tam egzemplarzy się urwało. Natomiast taki tak zwany podwójny podciąg bezalinu z Bielska, no miał tą renomę, że nigdy się podobno nie urwał, jak ktoś go oczywiście używał podwójnie, nie? I ta lina miała tą zaletę, że naprawdę dawała asekurację dynamiczną, a asekurowało się karabinką z tak zwanego węzła, no, spółwybinki, nie? No, czyli teoretycznie tam nie powinno być żadnej asekuracji dynamicznej, natomiast no, na tej gumie od Majtek to była bardzo przyzwoita asekuracja, fajnie się latało, przecież no, nie fajnie, bo loty w tamtych czasach to była ogromna przygoda. To po prostu waliło się po ileś metrów, jak ktoś spadł, to nie było tak, że ten lot się, bo tamten poleciał, komentowano na przykład Władek Wermesi podczas próby prowadzenia rysy z Górmieścią w 81 roku, to właściwie spadł z samej góry do prawie podstawy skały. Ja to obserwowałem troszeczkę z boku, widziałem ten jego lot, to tak zauważyłem, że mu się zwiera na płacz, jak leci, nie? Bo nie wiadomo, jak to się zakończy. Także te loty były dość poważną przygodą. No, z braku obicia, z braku po przelotów nie zawsze się udało je zainstalować porządnie. No i z braku chyba też takiego doświadczenia jednak, bo głównie wspinaliśmy się na tym początku lat 80. na wędkę.
I robiliśmy bardzo trudne drogi na wędkę, no prawda, nity, lewe nity, natomiast gdzieś jeszcze daleko przed nami była to wyobraźnia, że się to w ogóle się da poprowadzić, no w jaki sposób, przecież na niektórych drogach już nie wyobrażaliśmy sobie takiego działania, się idzie i wbija się haki i kostek się nie da założyć, no trzeba jakieś przeloty stałe wymyślić, nie wszędzie tego haka się da wbić. Były bardzo duże ranauty. Drogę trzeba było generalnie zapatentować na śmierć i potem ją prowadzić. Także to tak gdzieś do tych, w tych wczesnych latach 80., tego 82, 83 rok, to tak wyglądało. I no drogi rzeczywiście na Zakrzewku przekroczyły tam prowadzone 154 czy nawet 64 plus, ale to były drogi kompletnie, można powiedzieć, zapatentowane. No bo teraz mamy dwa główne style, tak? OS i RP. Czy wtedy jakby uznawaliście, że droga jest zrobiona, jeżeli zrobiło się na wędkę? Tak, oczywiście. To znaczy gdzieś jeszcze w początku lat 80., tak do połowy, uważaliśmy, że istnieją trzy etapy pokonania drogi. I najpierw na wędkę i ta droga już jest drogą klasyczną, potem się drogę prowadzi i ukoronowaniem jest przejście solowe, na żywca. I że właściwie program wspinaczkowy powinien polegać na tym, że wszystkie drogi powinno się sprowadzić, jak jest ten trzeci punkt zachowany, to ten. Był też pytanie, kiedy droga staje się standardem. No i odpowiedź była prosta. No jak staje się standardem, jak ktoś ją przeżywcował albo przeszła ją kobieta, nie? No to jest standardem, nie? Był taki styl RK? Tak, był. To czasami też jest z amerykańska nazywany jojo. No to była po prostu taka kontynuacja, jakby to powiedzieć, taka hybryda wędki i ten. Po prostu szło się z dolną asykuracją. Po odpadnięciu zjeżdżało się do podstawy ściany, nie wyciągało liny i ten. To styl ten był praktykowany oczywiście na tych drogach, głównie gdzie się kości zakłada. I dopiero pojawienie się obitych dróg, takich w pełni, w połowie lat 80., plus oczywiście docierające do nas wiadomości, ta cała rewolucja, która się odbyła we Francji, bo to Francuzi wymyślili tak naprawdę wspinanie sportowe, a Rozpunkt to jest tylko nazwa niemiecka. I oni mieli największy wpływ na to, co się działo u nas, no to przynajmniej na tą tak zwaną szkołę krakowską, która usiłowała ich naśladować. No to wtedy, gdzieś od 85-86 roku, zaczął się wymóg w stosunku do tych dróg ze stałymi punktami, że przejście musi być od poziomu, prawda, ziemi do nie do stanowiska, bo stanowisk nie było, czyli w dolinkach do lasu, do drzewa, nie? Gdzie można było swobodnie stanąć i rozwiązać się, gdzie wtedy dopiero jest to przejście drogi. No była to stopniowa pewna ewolucja. Dziś bardzo mocno mnie drażni taki historyzm, nie? Że te przejścia na wędkę są negowane. Na przykład Wojtek Krutyka zrobił obadi-obada, nie? To był rok 80, kiedy to zrobił, ta droga była okrzyknięta, że ona będzie tam niesłychanie trudna. Ja tam w 82 roku pojechałem, zrobiłem ją w drugiej próbie, na wędkę oczywiście. Ja w 84 roku poprowadziłem tam, wbijając tylko jednego starego haka, reszta to były jakieś tam pętelki i tak dalej. I to jest w przewodnikach, że to jest moja droga. No nieprawda, jest to droga Wojtka Krutyki, który ją odnalazł, zrealizował na wędkę, przeszedł, nazwa nawet została. To są przykłady ahistoryzmu, które nie powinny mieć miejsca, przynajmniej gdzieś tam w tych przewodnikach powinno być to ujęte, że kiedyś się wspinano na wędkę, kiedyś był to w Polsce styl
no, w stosunku, prawda, do tak zwanego wisienia w ławach, no, był to ogromny postęp, no, styl może nie do końca klasyczny, ale zmierzający do klasycznego, nie mówiąc o tym, że tamta wędka kaskaderów to nie była wędka taka na sztywno, tylko z tak zwanym sportowym luzem. Robiono też takim, miała można powiedzieć swój styl. To znaczy, po odpadnięciu trzeba było natychmiast zjechać do podstawy ściany, a nie wisieć i tam sobie, prawda, patentować kolejne ruchy. Także że miało to swoje wymogi sportowe, które z jednej strony no, nam otworzyły szybciej te nowe możliwości z dolną asekuracją, a z drugiej strony no, w jakiś sposób stały się troszeczkę może balastem, bo jednak tutaj w Polsce nigdy się od tej wędki do końca nie oderwaliśmy. Do dzisiaj się drobi, że tak powiem, wędkuje, żeby je zapatentować, nie? Rzadko się, no może jest to związane z łatwym dostępem do szczytu skały, myślę, że po prostu tak. I tu jest główny powód. A kiedy pojawiły się ringi, spity? Spity pojawiły się dzięki opatrznościowej postaci, przynajmniej dla wspinania no, krakowskiego i dla mnie, czyli Andrzeja Ciesiewskiego, tu krakowski KTJ. Oni tam mieli zawsze magazyn, który był no, dobrze wyposażony w te elementy niezbędne do tego. No i oczywiście ósemki, spity, takie tylko najmniejsze. Tylko może powiedzmy, że KTJ to skrót od klubu jaskiniowego. Ponieważ Andrzej był też, że tak powiem, jednym z naczelnych gerowników i często go spotykałem na Zakrzówku, no to mieliśmy dobry kontakt, no i tam jak się zorientowałem, zorientowaliśmy się, że te spity się idealnie nadają do asekurowania tego, co jest nieasekurowalnie, no to nieraz tam do Andrzeja po prośbie i z bardzo kwaśną miną mu wczesnym magazynie klubowym Staszek Kotarba no, wydawał mi te spity, a to przecież były poważne inwestycje, bo taki spit to kosztował, no, żebym powiedział, coś między pół a całego dolara, prawda? W czasach, gdy za 10 dolarów udało się przeżyć cały miesiąc, no to można sobie wyobrazić, jaki to był gest, a z drugiej strony, jaki byłby to wydatek, gdyby człowiek chciał sobie te spity kupić, nie? Oczywiście się brało to jakąś ręczną, zrobioną spitownicą tuką w skałę, dość oszczędnościowo. Trzeba było przemyśleć miejsce, gdzie go wbić tutaj najlepiej. Tyle. Alternatywy były alternatywą, no, co było, no. No. Ringi, które z kolei preferowała tak zwana szkoła śląsko-łódzka, nie, jako zło konieczne już w takich no, zupełnie nieasekurowanych miejscach. Pod Krakowem pierwsze pojawiły się dwa, przywiózł mój Marek Płonka w 1984 roku, no i jeden zainstalowałem na drodze, dzisiaj nazwie inseminator na turniej kaskaderów, a drugi na Easy Rider, nie, to były drogi wędkowe, a jeszcze Easy Rider z 1982 roku, no i to umożliwiło poprowadzenie. Instalacja tych ringów no, była dość męcząca, no, po prostu tak zwanym wybijakiem, czyli takim, prawda, gdzie się przedmuchiwał urobek, tylko to nie piaskowiec, tylko wapień, no, młotkiem trzeba było wybić dziurę. No co trwało tam w okolicach godziny, no tak 40 minut, taką dziurę się tłukło, po czym osadzało się na ołowiu, ale ja wymyśliłem, że lepsze osadzenie jest na łyżeczce takiej urwanej, nie? Czyli trzeba było pójść do warsu, na przykład jak się jechało w skały, coś zamówić w warsie, po czym się nie oddawało tej łyżeczki. No i były łyżeczki do osadzenia tych ringów. No żeby tutaj nie powiedzieć, to z kolei nie jeden wąż strażacki, a raczej jego koszulka skończyła jako uprząż w tamtych czasach. Uprzęże też sobie sami ćwiliśmy. No, po raz pierwszy
tutaj ta rewolucja tego stylu była związana też z tym, że przestaliśmy używać księży piersiowych. Co no, byliśmy tutaj wyśmiewani, negowano to, uważano, że się pozabijamy, no ale optimum tego wspinania z tą tak zwaną swobodną klatą było tak niesamowite, że pasowało do całości i no i siedzieliśmy sobie te uprzęże. No ja pierwsze ze dwie uprzęże to sobie sam niśmi nylonowymi po prostu ręcznie uszyłem. No potem oczywiście pojawili się specjalistyczni koledzy, właśnie wspomniany Andrzej Ciszewski, świetny właśnie rzeszył. I można było już to zamówić, taki konkretny model pod siebie po prostu. I to nie było oczywiście tak ergonomiczne jak teraz, ale mniej więcej ta idea, że wiążemy się gdzieś tu rzeczywiście na wysokości pasa, góra, część ciała jest wolna do free climbingu, to dało tą swobodę ruchu. No. To takie rzadkie obicie dróg no, z naszego śląskiego podwórka, na przykład nie wiem, lekcja tańca, gdzie były dwa przeloty wtedy. To wynikało właśnie, czy z trudności osadzenia, no, czy z niedostępności? Na lekcji tańca wynikało to z tego, że no w ogóle zacznijmy taką historię tej drogi. To jest ciekawa droga, która tak, ma parę anegdot. To jest w ogóle droga Ryśka, nie Ryśka, co ja mówię, to jest droga Jaśka Fijałkowskiego. On ją zrobił na wędkę, on ją wymyślił. Chyba był to rok 82, a może pierwszy, jak ją przeszedł. Ja się dowiedziałem, że istnieje tam jakaś taka droga, która bardzo jest podejrzewana o wysokie trudności. No i z Tomkiem Opozdą pojechałem w 83 roku do Podlesic. Znaleźliśmy po jakiejś tam tą lekcję tańca, a tam wisi wędka. No i są jakieś tam typki, nie? A można się związać? No można się związać. No związałem się, zrobiłem moc szału. No i ci mnie pytają, no ile? Ja mówię, no 6, nie? No nie więcej, nie może być ten, no bo wydawało mi się, że nie mogę więcej zrobić tego od szału. Ci, co mnie pytali, to był Leszek Miczarek i Marek Fabianowski, którzy tam się męczyli nad tym. Ja to jakoś zrobiłem tą drogę. To było pierwsze spotkanie z kolegami, rywalami, a jednocześnie kumplami tej szkoły sportowej, nie? Ze tak zwaną szkołą warszawską. No i ta droga gdzieś tam za mną chodziła, że należałoby to poprowadzić, no ponieważ no, tak, ona mi jakoś tak bardzo biegła się na wędkę, no to a stwierdziłem, że poprowadzę ją w ten sposób, co się nazywa dzisiaj asekuracją własną, prawda, czyli coś tam sobie pozakładam. No i zacząłem tam przymierzać, no i tak, no jedyne co tam na dole siadało to krygnapy, no ale taki jeden tam był patent, bo teraz na przykład robiłem tą drogę 3 lata temu, ale takim patentem troszeczkę od lewej strony, a tam przedtem z tak zwanego fakera. A było takie pociągnięcie do takiego skrzydełka, co mi najbardziej pasowało, teraz dla mnie to niewykonalne. No i myślałem się, kurczę, no ale jak tutaj to zrobić? No przecież mi się paluch razem z kregnapem nie zmieści w tej dziurze, nie? Bo wyżej by, myślę, że jakbym to przeszedł, to ja sobie poradził. No i się tak złamałem, kurczę, no tu to może jednak tego ringa, jednego z tych wbije, no to wbije ringa. No i tak na górze coś tam, tam była jeszcze taka klamka, za którą dało się kostkę włożyć, ona się potem urwała, dogodobnie się utrudniła, ale to się urwała dużo później. No co jeszcze tam na górze, no to tam wprawdzie teren jest taki może pod 6-3, ale tam słabo coś siada, no to wbije się jednego ringa. No i wbiłem kompromisowe dwa ringi, to mi się wydawało wtedy, że jest świetna asekuracja, no bo w takich dwóch najbardziej jakiś tam w tym na dole miejscu najtrudniejszym, no bardzo dobra asekuracja, a wyżej no taka, że jakby człowiek tam spadł z samej góry, no to szybko się tam pojawiły chyba przed drugim, przecież jeszcze dwa jakieś spity dodatkowe. No i tak mniej więcej zostało. Chyba Hiszpanie się pojawili. Tak, w 86 roku i oni zostawili sporo. To była zresztą potężna klęska szkoły
śląsko-warszawskiej, przepraszam, łódzkiej. Omal tam nie doszło do jakichś fizycznych rozgrywek, bo chcieli te spity zlikwidować, bo była taka niepisana reguła, że spitujemy tu i wbijamy stałe przeloty pod Krakowem i na Podzamciu, bo myśmy uznali, że to są też skałki podkrakowskie, no i dobra, na Podzamciu, ale już nie w tych rewirach tam północnych, a tutaj no przyjechali Hiszpanie, zrobili dobrą robotę. No i rok 86 to rzeczywiście był rok, kiedy to wspinanie sportowe pod względem stylu, pod względem tego, jak się to robi, pod względem ile się spituje i tak dalej, zagościło na dobre w Polsce i można powiedzieć, że od tego czasu no wspinamy się mniej więcej tak samo, no zmienił się oczywiście tylko sprzęt, co innego się w skale instaluje i tak dalej, a na tym samym to polega. A propos lekcji tańca, to jeszcze tak anegdotę mi chyba Waldek opowiadał, Hajny, że Fijał zrobił tą drogę w jednym bucie. No, może no. Bo mu palec bardzo dobrze siadał w nogi jest bez to, buta. Jest to droga w dużej mierze ewenement, bo jest to droga ciągowa, po pierwsze, wymagająca z jednej strony dobrej techniki, a z drugiej strony zapasu wytrzymałości, mająca jakieś jedno osobne miejsce. No, żal tylko, że takich dróg na Jurze mamy tak niewiele. Tyle można powiedzieć. No trudno w swoim stopniu, no bo skoro jest to 6 serii dzisiaj, zwłaszcza po urwaniu tego, tej takiej tafli tam, no to jest dość wymagająca, solidna droga. Czym właśnie różniły się szkoła krakowska od tej takiej śląsko no różniła się inspiracjami. No, myśmy czerpali z Francji, prawda? Czyli drogi się obija, śrubuje się trudności, w razie czego się coś tam podrasuje i tak dalej. Oni z tradycji saksońskiej i z tradycji brytyjskiej. Przy czym uważam, że ta szkoła śląsko-łuska reprezentowana no, głównie przez Marka Płonkę i Jaśka Fijałkowskiego, no to była takim, to nie była to szkoła tradowa, tylko tradycjonalistyczna. Zwłaszcza Marek Płonka był tradycjonalistą. Na czym polega różnica między tradem a tradycjonalizmem? Otóż sine qua non tradycjonalizmu jest atak na drogę tylko od dołu i odrzucenie wędki, jakiegokolwiek patentowania na wędkę. No, tak atakowano góry, prawda? W ten sposób chyba podobno Płonka zrobił dupę biskupa. No to dupę biskupa to została poprowadzona przez Mirka Wódkę i to była droga, która miała przeloty stałe, ale w ten sposób zrobił czerwone bziągwy. To była droga, moja droga wędkowa na Gołębniku i on ją rzeczywiście przeprowadził. Nie? I ta droga do dziś nie za wiele przeźma. No ja robiłem tam rok może po Marku, ale on ją zrobił rzeczywiście bez znajomości, bez patentowania na wędkę. To taki, można powiedzieć, jeden z większych wyczynów tamtej epoki. Może nie jest to droga, która ma jakiś wielki ciąg trudności, ale no rzetelne trudności na w dolnej części, a potem jest no taką tradycyjną rysą śląską, na dole szeroką, na górze wąską, nie? Taką niewdzięczną bardzo. Myślę, że jakby była obita dzisiaj, to też nie miałaby zbyt wielu amatorów codziennych przejść. A nazwy dróg wspinaczkowych, twoje drogi... Czerwone bziągwy? Nie, ogólnie. Mam na myśli, skąd się brały nazwy dróg wspinaczkowych. One były dosyć ważne wtedy. Teraz mam wrażenie, że jest trochę mniej finezji w nazywaniu dróg, zresztą dróg mniej powstaje. Twoje drogi mają szczególnie jakieś tam podteksty. Różne miały, no ale to musisz mi wymienić. No, ja ci mogę powiedzieć, jaka nazwa skąd się wzięła, nie? Nienasycenie. No to wiadomo, no to co moja ukochana książka Witkiewicza, Sliska Sego, no po prostu. Czy miało coś to, nie wiem, wspólnego z tym, że ta droga została zrobiona, czy wiesz, jakiś podtekst? Nie miała. No znaczy, ta droga była o tyle istotna, że
w ogóle ta część, gdzie jest nienasycenie do Pysłonia, nazywała się ścianą lustra. I to zawsze nam starzy hakomiście pokazywali. O, tutaj są, oni nigdy nie przejdą, nigdy nie przejdą, nigdy nie przejdą. No to jak ktoś mówił, że nigdy nie przejdą, to była największa motywacja, żeby to przejść, nie? I jak udało mi się tę drogę zrobić na Wędzkę w 1982 roku, czyli wtedy klasycznie jeszcze według tamtej nomenklatury, a dwa lata później ją poprowadziłem, no to chciałem jej nadać najlepszą nazwę z możliwych, no, i stąd nienasycenie. A jak trening wyglądał wtedy? A, trening. No, ja mogę powiedzieć, jak mój trening wyglądał. W jaki sposób mogę uważać się w Polsce za prekursora regularnego treningu? Dlatego, że mieszkałem na ja wiem, 10 minut na piechotę od zakrzywka, mogłem się spinać codziennie. Czyli po prostu pójść sobie na sejstówkę, na Feneja i tak dalej. Czyli podstawą treningu była regularność, która była niemożliwa dla osiągnięcia dla wielu ludzi z innych miejsc. Ja mogłem się spinać codziennie, a druga gdzieś to była związana z tymi wietnamskimi trampkami. Kurczę, jak w nich zacząłem się spinać na sadystówce, idę to ten. No, co trzeba robić? Trzeba pakować. Trzeba się podciągać na drążkę. No to no, zacząłem się podciągać, nie? No, 20, 30 razy, 50 razy, 80 razy, 100, 120 razy w ciągu, no. Zwłaszcza w stanie wojennym, jak nie było co robić, tylko można było pójść na sadystówce. No i potem przez następne dwa lata czułem, że przynajmniej w stosunku do tych dróg wędkowych, że nad każdą drogą mam fizyczną przewagę. Do czego się nie przestawiłem, to puszczało, kurczę. No, to dopiero jak się przestawiłem na wędkę do dupy biskupa, czy do science fiction, no to... To musiałem tam mieć, przepraszam, nie do science fiction w 1984 roku, no to musiałem mieć tam ze dwie przymiarki, żeby to zrobić. Trening był niewyrafinowany, wystarczyło w tamtych czasach, no po prostu oprócz tego, że się swinać codziennie, czy prawie codziennie, no przyładować na drągu z obciążeniem część tych dróg, które się robiło na asekuracji własnej, no to wymagała po prostu też takiej po prostu jakiejś wytrzymałości, no, do noszenia tego sprzętu i instalacji. Te bardzo niewysublimowane metody treningowe były po prostu wystarczające w pierwszej połowie lat 80. przy całej nieregularności, przy takiej całej sezonowości wspinania się ludzi, że no wspinał się w skałkach tam na przykład, o, wspinała się jakaś osoba w skałkach, no w sezonie, czyli tam gdzieś od kwietnia w sumie do czerwca, potem w Tatry, no to tam formę tylko można było stracić, czy w jakieś inne góry, potem znowu we wrześniu tam wracali. Ja się wspinałem cały czas w skałkach, no czasami tam pojechałem gdzieś z skałki, miałem tą regularność, przewagę regularności. Jak to się mówi, ćwiczenie cieni mistrza. Ja talentu do wspinania jako takiego nigdy nie miałem, no przynajmniej na tle takich ludzi jak Andrzej Marcisz, czy zwłaszcza Jacek Zaszkowski, nie? Natomiast jedne co miałem, to żelazny upór, po prostu niektórzy nawet mówią, że patologiczny upór, jak na co się, i wytrwałość. I to było wystarczające. Dla mnie przepis na przejście każdej drogi był taki, że po prostu trzeba załadować tak, żeby na tą drogę mieć przewagę. I tutaj można powiedzieć, że pewną wspólnotę myśli znalazłem ze szkołą warszawską, reprezentowaną przez no, wspomnianego tutaj Leszka Milciarka, głównie Marka Fabianowskiego i ich takiego, no można powiedzieć tutaj, taką osobę, która nad nimi czuwała. Moim zdaniem chyba największego niespełnionego wizjonera polskiego wspinania na tamtym czasie. Myślę o Janie Wojciechu Kubaniu. To był pierwszy człowiek, który twierdził, że wspinanie kiedyś się stanie sportem. Że ono trafi na olimpiadę, że my musimy do tego podchodzić jak do biegu
na 100 metrów, czy do maratonu, czy podnoszenia ciężarów, że tak kiedyś będzie, że nie ma wyjścia i musimy iść w kierunku jakichś nowoczesnych metod treningowych. Myśmy się trochę łącznie z jego podopiecznymi odśmiechiwali z tego jego zelotyzmu, natomiast to się okazało trafnym przewidywaniem. Jeżeli tu można czegoś żałować, to to, że no, nie poszliśmy w kierunku, który on gdzieś tam zarysował, bo można było wcześniej osiągnąć znacznie więcej. A pierwsza ścianka w Krakowie? A to korona, no to korona. W ogóle, no to, to korona, to rok 90, tak, tak, no, w ogóle pierwsza ścianka, no to był przełom. To był przełom, ponieważ no, wspinanie trafiło pod dach, już było zupełnie niezależne od pogody, warunków i można było no, w tych bardzo takich siermiężnych warunkach po prostu ładować, no, kiedy się chce, nie? Tam było, na koniec był basen, czy jakiś tor? Tak, tak. Był taki basen, na którym był taki postument, jakby to powiedzieć, na którym był kajak i tam, no, na sucho oni ćwiczyli, oczywiście było to wypełnione wodą, ćwiczyli wiosłowanie. Problemem było rozwalenie tego postumentu. I teraz jak to zrobić? No, młot 20-kilowy, każdy może machnąć nim 3 razy i dość. No. A ponieważ ja wtedy pracowałem na kopalni w Wilczyce, to znałem techniki górnicze, no i od razu zakomenderowałem, że ustawiamy się w 5 i każdy wykonuje po 3 machnięcia tym tak zwanym kiciusiem, tym, czyli młotem 20-kilowym, gdzie na koniec kolejki w ten sposób w 2 dni rozwaliliśmy ten postument. Tam powstała no, pierwsza budowlnia z jakimiś elementami ścianek, z bardzo finezyjnymi dziurkami imitującymi wspinanie, no, już wyciętymi szlifierką w kafelkach. To jeszcze elementy tego do dziś są widoczne właśnie na koronie. To był rok 90. Tak. 4. miejsce na zawodach za granicą miałeś chyba w 92. Nie. Cześć w tym samym roku. Nie? No, bo to korona to tak jeszcze było 89, 90, tak to powstała i tak 90 wysiła. Natomiast tam to miałem w Madonna di Campiglio. Byłem wtedy bardzo dobrze rozpinany, bo z Jackiem Zaszkowskim żeśmy akurat rybę zrobili i z tej drogi pojechałem prosto na zawody, natomiast no, kompletnie pozbawiony sił takiej, no, wycięte, bo nigdy nie wspinałem się tak wielkościanowo i gdy miał troszeczkę więcej siły, tym utrzymał się ten chwyt i byłem troszeczkę wyżej. No, jak wtedy właśnie wypadało polskie wspinanie na tle europejskiego? Całkiem przyzwoicie wypadało, bo trzeba powiedzieć, że z wyjątkiem kilku osób, to wspinanie wtedy światowe to też byli amatorzy, to byli ludzie, którzy wykonywali jakieś czynności, jakiś zawód. Ja często na zawodach spotykałem się no, z takim sympatycznym Belgiem, Jean Ponfini. On był nauczycielem i dojeżdżał na zawody. Mówił, kurczę, często był tuż za mną, czy tuż przede mną na liście startowym. Mówi, słuchaj Piotr, no popatrz na tego Dangera i tak dalej. Jak my byśmy mieli takie możliwości, moglibyśmy się wspinać codziennie. Przecież my nie bylibyśmy gorsi, może bylibyśmy lepsi. Miał rację, nie? I to wspinanie było z wyjątkiem tych kilku ludzi, którzy no takie jak Glowacz właśnie, Nażer i tak dalej, można powiedzieć, byli zawodowcami, no to większość tych ludzi była no takimi no amatorami. Można powiedzieć, oczywiście inaczej wyglądało to amatorstwo gdzieś tam we Francji, jak ktoś miał zasiłek i w ogóle nie musiał nic ci myśleć, a inaczej wyglądało w Polsce, gdzie trzeba było iść na komin od czasu do czasu, stracić formę i odbudowywać ją od nowa. No, no, niemniej jakieś to było z drugiej strony piękne w tym, że nie
spotykali się tylko sportowcy na tych zawodach, którzy muszą, nie? Muszą po prostu zrobić wynik, ale były to w dużej mierze przynajmniej te pierwsze zawody jeszcze w skałach rozgrywane. Załapałem się jedne z ostatnich bagdonek w 1989 roku. To w dużej mierze były to takie spotkania towarzyskie, że to była okazja zobaczyć się na żywo, porozmawiać. To nie był tylko sport, nie tylko wynik. Wiadomo, też o to chodziło, ale to było dużo taka ciekawsza formuła. No, w ogóle byliście zainteresowani wyjazdami za granicę, w skały? No, byliśmy zainteresowani tylko powiedzmy w latach 80., jak ktoś miał tak zwany nieuregulowany stosunek do służby wojskowej, nie było to proste. No, każdy szanujący się wojarz chciał tak regulować tę służbę, żeby ten stosunek, żeby tej służby nie odbyć. Nie? No, nie. To wymagało rozmaitego migania się, ukrywania, kombinowania. No i nie każdy mógł otrzymać ten paszport. Były dwa rodzaje paszportów, prawda? Jeden tak zwany służbowy, czyli no, przez związek, który no, na jakąś tylko zorganizowaną ten, ale i tak. Żeby dostać ten paszport był wydany, to trzeba było mieć na przykład zaświadczenie z wojskowej komendy zupełnie. I teraz jak ktoś tam miał coś na sumieniu, czy się liczył, no to przecież nie zaryzykował pójścia na tą komendę, że mu wydali to zaświadczenie, bo by poszedł w kamasie albo by musiał się tam mocno tłumaczyć. No i to powodowało, że część ludzi no, nie wyjeżdżała albo wyjeżdżała rzadko. Nie, no. A piachy, bo miałeś tam całkiem niezłe przejścia. A tak, w piachach to, i z Jacą, i też sam. Tak, w czeskich piachach, no i jeden wyjazd do Enerdówka. No to się wiązało z tym, że taki pierwszy znaczniejszy kontakt międzynarodowy to był przyjazd Czechów na wiosnę 1986 roku, najpierw Skałki Podkrakowskie, czyli Tomasza Czady, potem tam sławny Indzi Chudeczek i nic. Czesi, im się bardzo spodobało to wspinanie u nas w Apieniu, regularnie jeździli do nas, a ja się tam wybrałem z rewizytą. No i tam rzeczywiście szkoła śląsko-łódzka dostała mocno w kość, no bo co, no oni się rozgrzewali na 7C, żeby założyć 8B, a ja się rozgrzałem na 9C, żeby założyć 10, a potem 10B. Ale no, to się wiązało z tym, co powiedziałem, innym podejściem do treningu, z wykorzystaniem wędki. Oczywiście nie tam w piachach, no ale tutaj, tu. W każdym razie spinają się w tych piaskach dość regularnie przez 2 lata. Nawet do czasu wypadku potem we Frankenjurze, po czym już te piachy nie pojechałem, bo jednak tam nogę do skakania trzeba mieć sprawną. Natomiast kilka rzeczywiście przejść zapadło mi w pamięci. Jak wywołałeś tu Jacka Zaczkowskiego, no to ostatni wyjazd, no, przed tym moim wypadkiem, no to odbyliśmy do NRD, do takiego rejonu Śmilka, gdzie ja zrobił długie przejście takiego no, bardzo znanego horroru ówczesnego, Ende einer Legende, koniec jednej legendy, drogi Chudeczka, no, w tradycyjnym stylu AF. Natomiast ja zrobiłem trzecie przejście klasyczne, jak mówię, a czwarte w ogóle, tylko w stylu RP, takiej drogi Sternschnuppe z 10C, która uchodziła wtedy za najtrudniejszą technicznie. Tamtej się piaska. 7C jest chyba w przeliczeniu? 10C. Ale w przeliczeniu na francuską skalę? W przeliczeniu na francuską skalę i tak jak to odczułem to jako no, taką drogę 6-5. 7-8. Nie zrobiłem offside, zrobiłem po 3 godzinach. Ale tak. To była droga Christiana Gintera, którego zresztą poznałem tam 2 lata wcześniej w Adyszpachu. On zrobił MAF-em i ocenił na 10C. Ona była, ocena 10C była oceną AF-u.
Pierwsze przejście rozpunktowe z tej drogi zrobił Indziej Chudeczek, co chyba przez tydzień na niej walczył. Potem następnym przejściem miał Gidich i coś mu co zajęło też jakieś dwa dni czy coś. I tam w jednym miejscu, gdzie był duży runout, taki węzełek, który bardzo mi pomógł, zatarł. A mi ta droga zajęła dwie próby i trzy godziny, rozumiem. Przy czym odkryłem oczywiście tam zupełnie inny patent, bo to tam był taki patent, że trzeba było się jakby to współczesna technika spinaczkowa obrócić i nogami złapać za krawędź dachu. Będąc tak wysoko nad ringiem się nie odważyłem na to. Znalazłem fakera, który umożliwił wyjście z podchwytu tradycyjny, nie? A wspomniałeś o tym, że zrobiłeś z Jacą Rzackowskim rybę. To była wtedy jedna z najtrudniejszych, ale nie wiem, najtrudniejsza droga. No, poważna droga była to wtedy, no co... Droga jest słynna, nie? Do dzisiaj. Jaki był pomysł na zrobienie tej drogi? Czyli... Jakiś taki, no nie wiem, no akurat ja wtedy miałem drogę mało sprawną nogę, bo tak po wypadku i po wyjęciu, nawet nie wiem, czy miałem śruby wyjęte z tej nogi. No pomysł był, zrodził się z pisania, no zrodził się z czytania czasopism zachodnich, no, że taka droga powstała, może by spróbować, ale ja się w takim wspinaniu specjalnie nie odnajdywałem, no było dla mnie po prostu za długie, sprzeczne z paradygmatem, akurat na rybie, no to jest tam może dość dużo takiego fajnego wspinania, nie? Przy czym no, te trudności są też skoncentrowane, no tam chyba do 7 czy 8 wyciągów, reszta to jest takie spinanie 6 i tak dalej. Dużo bardziej cenię sobie, na przykład rok później zrobiliśmy z Andrzejem Marcisiem Specchio di Sara. To była taka krótsza znacznie droga, ale uchodząca wtedy z najtrudniejszą na Marmoladzie 9+. No i to bardziej mi odpowiadało, bo tak jak mówię, no, całe moje życie wspinaczkowe polegało na szukaniu pewnych skonsensowanych trudności. Przy czym oczywiście w skali skałek ja zawsze bardzo preferowałem długie wyciągi, wytrzymałościowe i tak dalej. Natomiast nigdy mnie nie ciągnęło do tak zwanego b-rollu. No po prostu w pewnym momencie te wszystkie operacje, to wszystko, co się z tym wiąże, ta cała logistyka, czy wziąć więcej wody, czy więcej sprzętu, czy więcej tego, no, to nie dość, że nużące, nie dość, że jakieś takie, no, w każdym razie to oprócz tych dwóch takich dróg, no, na tej większej ścianie, a wcześniej jeszcze, no, w połowie lat 80., w 85. roku z Robertem Rogorzem nad Trecimie, no to zrobiliśmy tam Cassina, najpierwsze polskie klasyczne przejście Komiciego, no to ja jakoś tak do tych wielkich ścian się nie wrywałem, po prostu poza Tatrami, gdzie jak wiadomo żadnych wielkich ścian nie ma. No. Przegadaliśmy już tam różnice, jeżeli chodzi o style, o obijanie, natomiast zostaje jeszcze takie podejście, jak się zmieniło podejście do kucia. Bo kiedyś powstawały drogi... Tak, no, był to pewien etap, prawda, tworzenia trudności. Tak jak mówię, dość prędko zacząłem postrzegać, że droga, no, jeżeli uprawiamy sport, no jest takim pewnym torem przeszkód, nie? No, jak poprzeczki dla konia, nie? Czy płotki dla płotka, czy tyczka zawieszona dla skoczka. I to, no, takie podejście było w celu, no, wygenerowania raz większej cyfry, dwa stworzenia dróg, które potem służą do jakiegoś treningu. Natomiast w momencie, jak powstały sztuczne ściany, no to no, trzeba przyznać, no bo należy uznać, że jest to etap zamknięty, czy taki, którego no, nie należy jakoś specjalnie preferować, bo tego rodzaju podejście, takiego ustawiania można realizować gdzie indziej, no na sztucznych ścianach. I ja nie ukrywam, że teraz, no, w wieku senioralnym
O wiele bardziej podoba mi się, przynajmniej w polskich realiach, spinanie na sztucznych ścianach niż spinanie naturalnej skale, z jej fakerami, z jej taką niejednostajnością i tak dalej. Uważam, że istnieje piękno wspinania, to nie jest piękno formacji, tylko piękno ruchu. Nie piękno skały, tylko piękno gestu. I to jest na sklejce jak najbardziej do osiągnięcia. To są może herezje dla rozmaitych pięknoduchów, ale zawsze uważałem, że jestem sportowcem. Jeżeli już rozmawiamy o pięknie w sporcie, to piękno w sporcie polega na wyniku, polega na tym, że oczywiście pierwszy przebijasz szarfę w biegu na 100 metrów, czy wygrywasz maraton. We wspinaniu to piękno polega oczywiście na podium, ale w mojej sytuacji, bo sport oczywiście uprawiamy wyczynowo albo rekreacyjnie, to w mojej sytuacji, czyli uprawiania go rekreacyjnie, powiedzmy na poziomie, że tam robię, nie wiem, 7 onsite'em sobie robię regularnie, to piękno polega na tym, że na panelu znajduję świetnie ustawioną drogę, która mi się podoba, podobają mi się gesty, ruchy, to co ma znaczenie, to jest co. I jeżeli by mnie ktoś zapytał, jaki jest najlepszy rejon spinaczkowy w Polsce, byłem w nim niestety jeden raz, to ja odpowiedział, że to jest Makar. To jest najlepszy rejon spinaczkowy w Polsce, co tu dyskutować. A z takich trudniejszych pytań już można uznać, że trochę rozmawiamy i mieliśmy niezłą rozgrzewkę. Kiedy nagrałem taki jeden z pierwszych podcastów z Jackiem Rukowskim, gdzie rozmawialiśmy o tak zwanym trójboju życiowym, czyli żeby się dobrze wspinać, trzeba być dobrym w trzech dyscyplinach. Nie tylko we wspinaniu, ale jeszcze w dwóch pozostałych. Rodzina i praca. Jak patrząc na te wszystkie lata wspinania, da się w ogóle połączyć wspinanie z życiem rodzinnym, zawodowym? Generalnie to się nie da w tym sensie, że gdyby człowiek odrzucił to i poświęcił się tylko wspinaniu, to by osiągnął lepszy wynik, nie? Ale wiadomo, że każdy z nas jest człowiekiem, coś musi po prostu jakoś też się inaczej tam realizować, a co do pracy, to jak to się mówi, za darmo mu nic nie dadzą. Ale nie ma takiej wątpliwości, że gdyby były takie warunki, że można byłoby się tylko wspinać, jest pytanie czy bym w ten sposób takie życie wybrał. Teraz z perspektywy nie wiem, czy bym wybrał, czy bym nie wybrał. Ale bez wątpienia to byłoby optimum, nie? Z punktu widzenia sportu, mówię, po prostu, że z punktu widzenia sportu żaden trójbój nie stanowi optimum, tylko pojedyncza dyscyplina. Zawsze ten poziom reprezentowany w trójboju, pięcioboju, czy tam iluś boju, jaki by nie był, jest niższy od tego, który prezentujesz tym, czym się specjalizujesz. Odpowiedź jest prosta. Nie wiem, czy Mechanior to wymyślił, Mechanior to chyba usłyszałem, że powinna być osobna dyscyplina dla osoby, która pracuje na etat i osoby, która nie pracuje. Oczywiście, że ten, ale ciekawe, czy wymyślił, jaki jest najważniejszy w każdym razie element wyposażenia wspinacza. Jaki? Samochód. Samochód. I to u mnie, jak nabyłem pierwszy samochód, to od razu z ogromnym wzrostem poziomu, ponieważ to był największy wynalazek, nie? W mojej epoce. Ciekaw jestem, jak będą się spinać ci, co będą dojeżdżali sobie na hulajnogach w skałki. Myślę, że z moich takich doświadczeń, że jak tak w latach 90. zacząłem interesować się jakby skałami na zachodzie, to miałem wrażenie, że jak ktoś miał samochód i mówił, że jedzie na West,
no to mógł robić casting, bo tyle osób chciało jechać. Tak. A wiesz co, a teraz jak się kogoś zapyta, czy chce jechać na West, to... Teraz jest troszeczkę, taka... jest troszeczkę inaczej, ale dobrze, no to proszę bardzo, niech się przesiądą na autobusy, niech się przesiądą na rowery i hulajnogi i jeżdżą skały, nie? Czy nawet na sztuczne ścianki. No, sztuczne ścianki tu są możliwe, no bo są w mieście, prawda? I to jest rzeczywiście ten element, który przybliżył skidanie, jego możliwość jego uprawiania. Też w ramach czasowych, bo przecież na sztucznych ściankach można ładować w nocy, nie? W dowolnej porze. Jest opinia, byłeś liderem tak zwanej nowej fali, która nadeszła we wspinaniu. Kiedy poczułeś, że są jakby lepsi od nowej fali, kiedy pojawili się silniejsi, a nie, no to wiadomo, słuchaj, no, prawda jest taka, że każde pokolenie wspinaczkowe no, w jakimś tam swoim rozkwicie może trwać no, tak góra 10 lat. No powiedzmy mój okres, no, nazwijmy to taki zenit, to jest 82-92, czyli no w tych, czyli moment, kiedy stałem się tam w miarę dojrzałem spinaczem i moment, kiedy no, widać było, że no, trzeba po pierwsze w tym trójboju życiowym, czyli jakaś praca, jakieś to, co iść na coś. No i jakby tutaj powiedzieć, ja nie tyle poczułem, że są lepsi, ile oddałem pole no, walkowejem. Nie, Jacek Jurkowski wspomniany koniecznie się ze mną chciał zmierzyć w zawodach jeszcze. Ja mu wtedy powiedziałem, wiesz co, no może, słuchaj, zmierzę się z tobą, jak tam skończę 40 czy 50 lat, będą zawody, to się z tobą zmierzę, ale teraz to ja, no wiesz, idę inną drogą, ty, że tak powiem, królu, nie? To w tym momencie stał się jego zenit, ale no trwało dość krótko, bo troszeczkę przyszli dość szybko, przyszli jeszcze lepsi, nie? Natomiast no, można powiedzieć, że no, w tym wieku 60 lat, w 60 tygodniu właśnie skończę, no to przeżyłem cztery życia wspinaczkowe, czy cztery pokolenia, ale można powiedzieć życie, no bo jeżeli człowiek się sam wspina, no to się wspinasz w różnych realiach, no, no różnych realiach. No jedne realie możesz powiedzieć konstytuujesz, czyli no ten początek, nie? Ja tam miałem dużo do powiedzenia, można powiedzieć, w jakiś sposób pewną semantykę całej tej dyscypliny nawet w jakiś sposób ustalałem. Nie tylko ten, a potem no cóż, no rekreacja, nie? No. A my zaczęliśmy od tego, że dla Ciebie wspinanie jest ważne, bo pamiętasz nawet datę. Pierwszą datę, kiedy się wspiąłeś, a patrząc teraz jakby tak na Twoich znajomych, masz znajomych głównie wspinaczy? Czy to determinuje jakby Twoje całe życie? Nie, no, głównie wspinaczy, no ale no, nie tylko oczywiście, nie tylko. Poza tym ja generalnie nie mam za dużo znajomych, dlatego że ja nie lubię ludzi, nie? Ja jestem raczej typem samotnika, człowieka, który jest skoncentrowany tam gdzieś na dialog wewnętrzny i na przykład po to, żeby mieć znajomy, do czego mi są potrzebni znajomi? No chyba, że ktoś jest zasadowym dyskutantem, no to wiesz, no to jest tak jak mierzenie się w skalę, nie? No to owszem, ale tu rzeczywiście, no to jeżeli znajomych, czyli ludzi takich, z którymi regularnie się spotykam i ten, no to tak, to są głównie wspinacze albo ludzie, którzy chodzą po górach, ponieważ no, ja bardzo lubię generalnie no, lubię chodzić po górach, nie? No, w Beskidach, no, może to nie są góry spinaczkowe, no, po prostu no, to tam no, mam jakiś znajomych, no, z którymi tam czasem czy dość regularnie się wyprawiam, się co na Babion, czy gdzieś. No, to, no ale to też jest taki krąg nie tak odległy strasznie, nie? Na pewno nie są to znajomi o, nie wiem, z partii politycznych albo z jakichś innych organizacji jakichś działających, bo tego dla mnie mogłoby generalnie nie być.
Jestem człowiekiem społecznym, który najlepiej się czuje w swoim własnym towarzystwie. To jest, co będę mówił. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za wizytę w naszym podcaście. No, tak, no, bo jest pewien obowiązek, nie? No, skoro przez całe życie uprawiałem tą dyscyplinę, starałem się w nią wnieść, nie tylko powiedzmy to, co w bóle, ale to, co w głowie. No to nie mogę zaprzeczyć sobie i powiedzieć, a weźcie się wypchajcie, no ja nie będę rozmawiał o wspinaniu, nie? No drugi taki podczasie, jaki miałem właśnie obowiązku, to była ta sprawa, której zaczęliśmy, sprawa George'a Mallory'ego, która była dla mnie inspiracją, jedną z inspiracji oczywiście zaczęcia się wspinać. Napisałem kilka lat temu bardzo poważny tekst, chyba największy w internecie w ogóle, jaki jest na świecie, taki zbiorczy na ten temat. Jestem święcie przekonany, że on był pierwszym zdobywcą Everestu wraz z Irwinem. I też to jest jedna rzecz, w której nie uchylałem się od publicznych wystąpień. Odbyłem serię polemik z Leskiem Cichym, a nigdzie by przy publiczności i na rozmaitych festiwalach nikt by mnie nie namówił do publicznych występów, ponieważ ja tego nie potrzebuję. Dlatego, że jeden z moich właśnie wychowawców, czyli Rysiek Malczyk, przekazał mi taką pewną, może nie werbalnie, ale pewną taką naukę. Czym jest sława? No, dzisiaj się mówi, prawda, kurwa sława i tak dalej, sława medialna i tak dalej, nie? A Rysiek mi przekazał to, że sława polega na tym, że kumple o tobie mówią, jak wypiją przy ognisku, gdzieś tam. To jest ta sława taka homeryska, nazwijmy. Obojętnie? Byle mówili? No, może nie, że byle mówili, no bo sława no jednak polega na tym, żeby mówili, a bo ten to wziął tam, a tam on tak zawołuje, a tak. To o to chodzi. To jest ta sława w rozumieniu Ryśka Malczyka, ale i w rozumieniu Homera, no bo walczono pod Troją, a potem powstały eposy, ale to nie były takie, że no dzisiaj jest to klasyka literatury, ale kiedyś to było słowo mówione. Prawda? Nie pisane, czyli coś, co ludzie w pewnych okolicznościach, czasami bardzo intymnych, przekazywali sobie. I to jest różnica między sławą kaskaderów, a sławą no, ludzi współczesną, do której ludzie współcześnie spinacze dążą, czy no, polegającą na istnieniu w mediach. No i tyle. Może głupie porównanie, ale nie jest tak, że tak kiedyś jakby było, znaczy łatwiej stać się taką ikoną, powiedzmy wspinając, żeby o tobie pamiętano niż teraz, nie? No, wszyscy pionierzy można powiedzieć, że mają lepiej. Ten, co pierwszy wszedł na Everest, ma lepiej niż ten, co wszedł po raz tysięczny, nie? To jest kwestia tego, że jeżeli chcesz, żeby było coś łatwiej, no to musisz być pionierem, musisz być coś wymyślić, musi być to innowacyjne, a z drugiej strony to jest trudne. Tak, innowacyjne. Tak. To jest trudne, no bo to była innowacja powiedzieć, że my się wspinamy tylko w skałkach, to jest nasz sport i a idźcie się tamten. Ja jestem tym, który, mnie interesuje to tylko to 30 metrów, do którego trzeba mnie wyjąć z kieszeni i założyć. Jeszcze to ty idź sobie tam z kijkami po tym śniegu, i sobie tam, te 30 metrów to jest wspinanie, nie? Trzeba było sobie to wymyślić. No, myśmy sobie to wymyślili, moje pokolenie, czy tam przy współudziale poprzedników właśnie Ryśka i tak zostało. No. Dziękuję ci za tą rozmowę. Wyszła całkiem długa. Mam na... To jest dobrze, to tam się zmontuj jakoś. Myślę, że nie trzeba będzie montować, można ją puszczać ciągiem. To dzięki za wizytę i w takim razie do usłyszenia w następnych podcastach.